Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To jest tak jak z antybiotykiem. Antybiotyku nie przepisalibyśmy sobie sami, po prostu nie wzięli pierwszego lepszego z apteki. I dokładnie jest tak samo z probiotykami. My o probiotykach wiemy stosunkowo niewiele tak naprawdę jeszcze, bo to jest dosłownie kilkanaście lat pracy nad rozwojem mikrobiologii, może 30, natomiast jest to stosunkowo cały czas nowa gałąź medycyny. I probiotyki mogą totalnie bardzo korzystnie oddziałać, jeśli są celowane, tak samo jak antybiotyk, tak? Będą oddziaływać na przepuszczalność jelita, będą regulować apetyt, łaknienie, będą działać ochronnie. Także tych zastosowań pozytywnych jest bardzo wiele, natomiast muszą być dobrane albo przez specjalistę faktycznie na podstawie, czasami wystarczy na podstawie szeregu objawów, albo tak jak wspomniałaś, na podstawie badań mikrobiologicznych, na oznaczenie konkretnych szczepów bakterii, ich skolonizowania, tego na jakim poziomie występuje dysbioza, czyli dysbalans na poziomie tych bakterii. A dlaczego warto w to zainwestować w XXI wieku? Bo generalnie 96% społeczeństw wysoko rozwiniętych ma dysbiozę jelitową. I tutaj odnosimy się znowu do tego, co powiedziałyśmy kilka minut wcześniej, że żyjemy w trudnych czasach dla naszego zdrowia, czyli zarówno stres psychoemocjonalny, zarówno właśnie antybiotyki o szerokim spektrum, one będą bardzo zaburzać naszą mikroflorę jelitową. Więc każdy, niestety większość z nas ma tą florę wyjałowioną, czyli niedobór tych dobrych bakterii, aniżeli odwrotnie. Jest to też związane z zasadami higieny i w trakcie pandemii też już są badania, które pokazują, że jeszcze bardziej się nasilił ten problem wyjałowienia mikroflory ze względu na wszystkie sanitizery, tak, których używamy. Natomiast też te tak samo badania muszą być dobrane przez specjalistę. W sensie możemy sobie, każdy może pójść i zrobić taki podstawowy zestaw badań na oznaczenie bakterii i drożdżaków, natomiast specjalista dobiera, czy na przykład są potrzebne jeszcze do oznaczenia tak zwane markery zapalne, właśnie na oznaczenie przepuszczalności tego jelita, czy ściana komórkowa jelita nie jest zaburzona, co będzie doprowadzało do przejścia tego stanu zapalnego z jelita do stanu zapalnego ogólnoustrojowego. Także znowu tutaj nie doktor Google, tylko specjaliści. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.